Stwierdzamy. Ale już proszę nie rozmawiamy. Ale Panie Radny Adamek, bardzo proszę, już zaczynamy. Rozpoczniemy, jak rozpoczniemy, to skończymy. Przeświętamy. Widzę, że mamy kworum do podejmowania uchwał. Witam gości, obserwatorów, gości. Otwieram 30. sesję Rady Dzielnicy XVI. Wobec braku uwag do protokołu z 29. sesji Rady Dzielnicy XVI stwierdzam jego przyjęcie. Punkt pierwszy. Przedstawienie projektu porządku obrad. Proponuję ustalenie porządku obrad. Projekt porządku obrad został przekazany do Państwa Skrytek pismem z dnia 11 marca 2013 roku. Projekt porządku obrad obejmuje ustalenie porządku obrad, sprawozdanie z prac bieżących zarządu, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia starań o ustanowienie służebności przejazdu, oświadczenia komunikaty. Zarząd przygotował kolejne wnioski do wprowadzenia. Pierwszy wniosek. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu zadania priorytetowego. I teraz tak. Rekomendacja wniosku. W związku z przesłanym stanowiskiem Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa Rada musi dostosować program profilaktyki do programu akceptowanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Preferowany wiek dzieci to 11-12 lat. Dla przypomnienia powiem, że u nas zapis w naszej uchwale jest klas pierwszych szkoły podstawowej. I dlatego poprawka będzie po prostu związana, poprawka po prostu będzie z usunięciem tych dwóch słów. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę. A więc przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny wniosek. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia listy zadań z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i syperów wraz z małą architekturą w roku 2013. Tutaj dwa zdania. Dlaczego taki wniosek i dlaczego tak szybko? Dlatego, że Szanowni Państwo, stoimy przed problemem roku 2014, dlatego że nie mamy zadań inwestycyjnych, które będziemy mieli do wykonania w roku 2014 i musimy zadbać o to, żeby były jakieś dokumentacje przygotowane do realizacji w roku 2014. Jedną rzeczą, którą już mamy wpisaną w naszej uchwale, ale nie szczegółowo, jest m.in. ogródek jordanowski na ulicy Parklińskiej. Chciałbym, żebyśmy przygotowali wniosek, żeby można było zrealizować ten projekt. Musi być przygotowany wniosek inwestycyjny i zapis do WPF-u na projekt i wykonanie. Dlatego jest to o tyle ważna sprawa, żebyśmy mogli rozpocząć prace projektowe jeszcze w tym roku, żeby realizacja tego mogła być w 2014. To był głos za. Czy głos przeciw jest? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI do realizacji w latach 2013-2014. To jest dokładnie to, o czym mówiłem poprzednio, tylko osobno musi być to głosowane jako dwa różne wnioski. To był głos za, głos przeciw. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Czy są jakieś jeszcze inne wnioski, które ktoś by chciał włożyć dzisiaj do porządku obrad? Nie widzę. A więc ostatnim punktem porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty. Stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad wraz z przyjętymi wnioskami stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Sprawozdanie z bieżących prac zarządu przedstawi członek zarządu Pani Bożena.